Hej, ogarnięcie 90, jesteśmy w Empiku i zobaczcie, jakie to są zestawy. Mam tu smoka Lloyda. Gwardkowak już mam zestawu. To są kolekcje minifigurek. Nie, jakoś nie mogą się oderwać, ale ogólnie tak one wyglądają. To jest z tamtego roku, 2017. Ogólnie myślę, że fajna seria. Tak? No i tu jest zaszczytka Lego Batman. Mówię. Mhm. Jednej z serii nie ma, która już wyszła, to jest Lego Mini Figures. Są takie figurki. Bo to możecie zobaczyć na kanale Maciek Klacki. No i tu mamy tak. Batmobile z tamtego roku, 2017. Tak, ogólnie. Tak, ten secik. I stąd największy, to podejrzewam, że jest... Są te dwa. Lego City. Jakoś ciężkie są obaj. No i jeszcze pozostało jedno miejsce. Tu. Tego Lego Batmana i Nexa i tylko ty. Ale jeszcze miło. Jak widzicie, tu mamy minionki 3. Tak. O. I... No po prostu coś? Ty, proszę. I... No to będą 5 płyt Lego Batman Movie. Tak. Każda ta płyta podaje, że kosztuje 50 zł. Trochę droga. No i tu mam taką płytę, część druga. Ogólnie... O, i tu jest część pierwsza. Tu, taka. O, tak. I ogólnie jeszcze... Sklepy są już takie... I jeszcze... O, Lego. To jest piąta, siódma, ósma. To jest ósma część? Tak. Siódma. I piąta. Tak jest. Tu jest trzecia. Znaczy część piąta. No i tak. I moim zdaniem, bo możecie mieć inne zdanie, najfajniejsza płyta z tych wszystkich to jest ta. W głowie się nie mieści. Słuchajcie, obejrzeliśmy film, super film, prawda? Tak. I oglądaliśmy to w tym roku. Kupa śmiechu, nie? No, kupa śmiechu. Kosztuje to niecałe 40 zł. No polecamy. I, tak. No i w tym odcinku to tyle. O, jeszcze jedno. Płyta The Lego Ninjago Movie. Tak jest. Tak? Tak jest. 40 zł tańszyła, bo... Ile to trwało? 100 zł cała gra. Oho. A to nie jest gra, tylko film. Tak, dokładnie. Także dzięki za oglądanie, no i pa!